nie prowadzi do niczego tak naprawdę. Trzeba po prostu być konsekwentnym. Ja tutaj usłyszałem głos pana posła Biernata w jednym zakresie, że jest za tym, żeby wprowadzić programy edukacyjne dla kibiców. To zatem jest szansa, żeby w tej ustawie znalazł się taki zapis zobowiązujący samorządy lokalne do programów edukacyjnych z kibicami? Jeżeli zobowiążemy do czegoś samorządy lokalne, to musimy przekazać im środki, bo kolejne zadanie... W Niemczech jest to zupełnie inaczej zapisane. W niemieckiej ustawie jest zapisane... w naszym kraju, w Polsce i pewne zasady nas obowiązuje, jeżeli nakładamy na samorząd... Panie pośle, pan się powołuje na jedne argumenty, że w Austrii był alkohol... Ale nie. Ja mówię o naszym prawie. Mówię prawie o działaniu prawa, nie o zasadach. Mówię, że w polskim prawie, jeżeli nakładamy na samorząd jakieś obowiązki, to przynajmniej część środków musimy na to przekazać. I to jest, uważam, że to jest możliwe. To znaczy, że jest szansa, żeby w tej ustawie to było. Oczywiście, że tak. A jakie jeszcze zapisy są? Bo tam wiem, że jakaś identyfikacja uznaniowa... No, to jest taki zapis... Bo to nie tylko chodzi o... Zapis z artykułu 15, który mówi o niewpuszczeniu osoby, która będzie potencjalnie niebezpieczna. To jest wprost kolizji z artykułem 138 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o sprzedaniu usługi, niesprzedawaniu usługi bez podania przyczyn. Co to znaczy potencjalnie niebezpieczna? Kto to będzie udokumentował to potencjalne niebezpieczeństwo? To jest absurdalny zapis. Ja mogę powiedzieć tak. Generalnie rozmawiałem kiedyś z profesorem prawa, który uważał, że mnożenie jakichkolwiek ustaw jest bezzasadne, ponieważ to, co się dzieje w sposób brutalny na stadionach nieraz, czyli tam powiedzmy to niszczenie mienia, czy atak na policjantów, czy atak na drugą osobę jest opisane w kodeksie karnym i w kodeksie wykroczeń. I na dobrą sprawę wystarczyło, żebyśmy ten kodeks wprowadzili, respektowali i wykorzystywali wszystkie zapisy artykułów tam zapisane, ale ponieważ jest to niemal niemożliwe z różnych powodów, trzeba wprowadzić dodatkową ustawę, która by nakładała szczególny charakter na imprezy masowe jako bezpieczeństwo na tych imprezach, bo tam jednak gromadzi się tłum kilkudziesięciotysięczny i tych zagrożeń często nieidentyfikowalnych jest o wiele więcej. Panie pośle, ale nie oprzeć się wrażeniu, że działania rządu zidentyfikowały się, gdy zaczęły się pojawiać te transparenty antyrządowe. No jakby powołujecie się cały czas na to, co zdarzyło się 15 minut po meczu w Bydgoszczy. No pojawiały się różne transparenty antyrządowe. Już cytowałem panu. Pan premier nie jest jakby w nastroju do żartów. Nie jestem. Pan premier powiedział od razu po jakiejś akcji przeciwko tym transparentom, że on nie widzi powodu, żeby to akurat kogoś karać za to, bo żyjemy w demokratycznym kraju. Na pewno nie na polecenie pana premiera i pan premier wyraźnie odciął się i prosił, żeby takich rzeczy nie robić, jeżeli one rzeczywiście nie są łamaniem prawa. Że policja w Białymstoku nie posłuchała pana premiera i nie wycofała tych mandatów? Ja nie wiem, co zrobiła policja w Białymstoku. W każdym razie na pewno nie zrobiła tego na polecenie pana premiera. Natomiast wracając do tego, co mówimy o ustawie, to chcę zwrócić uwagę, że w zeszłym roku w Niemczech bodajże kibice Hanoweru i którejś drużyny z Hamburga regularną bitwę stoczyli na dworcu w Hanowerze, zdemolowali 2 pociągi i dworzec. Biegało 150 kibiców ostatnio FC Kelp we Frankfurcie nad Menem i jakoś tam nie pisze nikt nowej ustawy, tylko stara się wykorzystać tą, która istnieje do końca. W tej ustawie poprzedniej był zapis o jednolitym, kompatybilnym systemie identyfikacji kibiców. Do tej pory ma 6 klubów w Polsce. Co się stało przez 2 lata, że tego systemu nie ma? Ale to pan ma pytanie do rządu, to przecież organizator ligi powinien egzekwować takie... My proponowaliśmy, panie pośle, jak wypracowaliśmy poprzedniej komisji, żeby wpisać do ustawy obowiązek posiadania tego systemu przez wszystkie kluby wraz z kartą. Odmówiono nam, wyśmiano się z nas, a teraz się okazuje, że tego systemu nie ma po 2 latach. To czyja to wina? Myśmy proponowali. Rząd Donalda Tuska i Platforma Obywatelska nie znosi nawet takiej łagodnej krytyki, jaka się pojawia w tych niektórych hasłach, bo one nie są wcale tak bardzo agresywne i karze za to w sposób zbiorowy kibiców, zamykając stadiony. W Białymstoku oczywiście karę ponieśli młodzi ludzie za to, że śmieli mieć krytyczne zdanie o rządzie, o premierze, a nie za to, że naruszyli prawo. No przecież to tak wygląda, myślę o manifestacji pod urzędem wojewódzkim i tutaj to się nie broni absolutnie. Ja chcę jeszcze do jednego wątku wrócić na moment, jeżeli chodzi o alkohol. No, to, co pan powiedział, panie pośle, mnie przeraża. Pan powiedział mniej więcej tyle, że skoro niektórzy kibice piją alkohol przed wejściem na miejsce imprezy masowej, na stadion, no to trzeba pozwolić im pić na stadionie. No tak to przecież dokładnie to, co pan powiedział, przekładając na język prosty, ale taki właśnie, jak on tutaj w swoim prawdziwym wymiarze brzmi, jest. To jest zupełnie dla mnie niepojęte. Chcę wrócić do innych kwestii jeszcze. Do niekonsekwencji, którą widzimy w Platformie Obywatelskiej i działaniach rządowych. Jest nasz projekt ustawy, projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący niebezpiecznych narzędzi w miejscach publicznych, między innymi w miejscach masowych imprez sportowych. I przeciwko temu projektowi Platforma wystąpiła, składając wniosek o odrzucenie go w pierwszym czytaniu. No a jednocześnie mówi, że chce na stadionach bezpieczeństwa i w miejscach publicznych. No to jedno z drugim się kłóci. Albo. Nie można i jednego, i drugiego mieć jednocześnie. Także naprawdę tutaj proszę nie używać fałszywych haseł, tylko się zdecydować, czy mamy zapewnić bezpieczeństwo na stadionach, czy nie. Jeżeli tak, to bądźmy konsekwentni. Czy pan uważa, że w Niemczech, Austrii, we Francji, Hiszpanii są niebezpieczne stadiony, we Włoszech? Pan raz sięga po wzorce innych krajów, kiedy panu wygodnie, innym razem przestrzega, że musi mieć swoje rozwiązania. Też się proszę zdecydować. Panowie, po jednym na zakończenie. Pan poseł Andrzej Biernat. Oczywiście demonizowanie tego piwa o niskim zawartości alkoholu jest rzeczywiście trochę dziwne, bo w całej Europie nikt nikomu nie zakazuje handlowania takim piwem na obiektach sportowych, nie tylko na stadionach. My chcemy być bardziej radykalni, restrykcyjni, nie wiadomo dlaczego. Dlatego, że nazywamy się Polską, że jesteśmy gorsi, że nie potrafimy czegoś, że jesteśmy mniej kulturalni, źle wychowani. Uważam, że nie. Że jesteśmy społeczeństwem tak samo europejskim jak Niemcy, Francuzi, Anglicy czy Włosi. Sport jest dla kibiców, nie dla samych zawodników przecież. Trzeba stworzyć warunki, żeby polskie społeczeństwo mogło uczestniczyć w imprezach masowych. Trzeba edukować uczestników takich imprez. Nie wolno stwarzać pokus w postaci sprzedaży alkoholu i nie wolno karać nikogo za to, że ma inne zdanie niż rząd i zamykać za to stadionów. A ustawę trzeba, są dwa projekty, uchwalić w takiej wersji, żeby była skuteczna, ale żeby eliminowała chuliganów stadionowych, a nie karała wszystkich. Pan Wojciech Wiśniewski. Jeśli chodzi o ten alkohol, no to on jest w całej Europie podobno, ale też w całej Europie nie ma czegoś takiego, co się nazywa zakaz klubowy. Jest tylko w Belgii w tej formie, co w Polsce. Jeśli mamy równać do alkoholu, dlaczego nie równamy do innych przepisów, które są w Europie? O tej edukacji zapisanej w ustawie w niemieckiej też powiedziałem. Więc starajmy się coś zrobić, a nie starajmy się zrobić coś, co będzie jakieś takie nadwrażliwe, będzie coś pokazywało, co teraz musimy szybko zrobić. Nie, praca codzienna i tylko to nam załatwi sprawę. Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli Wojciech Wiśniewski z Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców. Dziękuję bardzo. Pan poseł Jarosław Zieliński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, i poseł Andrzej Biernat z Platformy Obywatelskiej. Dziękuję Podoba bardzo. Mi się pozytywistyczne podejście pana Wiśniewskiego. Ja chciałem jeszcze ujawnić, jakie jest ulubione piwo działaczy PO, ale pan dzisiaj nie jest w nastrojach do żartu. Zna pan ten żart? Nie. Tuskie. A, to słyszałem. Dziękuję bardzo. Ja zawsze jestem w nastroju do żartów, ale są rzeczy, tak żartuję. Pytałem, bo pan był na meczu. Jestem tutaj pierwszy raz i jestem spięty, może dlatego. Aha. Ja pytałem tak na początku o ten transparent, bo jednak mecz się odbył, no ten żart kibiców jednak... Ale to był chyba transparent przed meczem, w dzień przed meczem. Tak, dzień przed meczem. Ale później była jedna trybuna stadionu zamknięta. Gdzie? Na Wembley? Nie, w Jagiellonii, jak to, co pan pytał. W Jagiellonii została zamknięta jedna trybuna, bo wojewoda wymusił to na klubie. No, ale to chodzi o ograniczenie liczby kibiców, to czasami tak się dzieje, żeby... No ale już było ograniczenie, bo już nie było, kibice przyjezdni nie mogą... O krzykach, ale dajmy to spokój. Końcowy gwizdek naszego programu, tak po piłkarsku. Dziękuję bardzo, zapraszam na jutro na Polski Punkt Widzenia. Szczęść Boże, dobranoc. Szczęść Boże. Dziękuję.